jeszcze raz. To już było dobrze. Nie sprawdzają, no czemu ja się tak nie mylę dzisiaj? Dzień dobry kochani, mam nadzieję, że macie się dobrze. Dzisiaj zapraszam Was na minimalistyczne stylizacje z ubraniami z drugiej ręki, z lumpeksu, z vinted. Ubraniami, które gdzieś tam przewijały się już w moich filmach, ale pokażę Wam też nowości, perełeczki, które ostatnio dorwałam w lumpeksach. Jeżeli chodzi o minimalistyczny styl, to muszę Wam powiedzieć, że mnie minimalizm kojarzy się przede wszystkim z prostymi krojami, z ponadczasowymi krojami, z neutralnymi kolorami, z wysokiej jakości tkaninami, z nieprzesadzaniem w akcesoriach i z total lookami, czyli takimi stylizacjami w jednej stylistyce, w jednym fasonie, w jednym kolorze. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba, więc serdecznie zapraszam do oglądania. I to będzie 5 stylizacji, ale niekoniecznie na 5 dni tygodnia. Powiem Wam, że kiedy oglądam sobie te rzeczy, kiedy patrzę na te ubrania, które przygotowałam do dzisiejszego filmu, muszę Wam powiedzieć, że powstała nam tutaj taka mini szafa kapsułowa, bo te ubrania, mimo tego, że mamy tutaj różne kroje, różne kolory, różne wzory, różne struktury materiałów, różne materiały, one świetnie do siebie pasują, świetnie ze sobą współgrają i można je sobie tutaj swobodnie przestawiać, zamieniać, więc myślę, że z tych ubrań tutaj moglibyśmy stworzyć dużo więcej stylizacji niż ja pokażę Wam w tym filmie. Ale pierwsza stylówka, którą chciałam Wam pokazać, to jest garnitur. Garnitur z Zary, który przewijał już się na tym kanale, który jest moim ostatnim ulubieńcem. Bardzo dobrze mi się sprawdza i bardzo mi się podoba. Ale do tej pory było tak, że to był garnitur, który najchętniej ze względu też na pogodę zestawiałam ze sneakersami, z t-shirtem, troszeczkę bardziej na sportowo. Natomiast teraz, kiedy jest troszeczkę chłodniej, najbardziej lubię ten garnitur z topami na długi rękaw, ale też z różnego rodzaju sweterkami. I sweter, który chciałam Wam pokazać, to jest sweter, który ostatnio kupiłam w zasadzie pół golf w lumpeksie za około 15 zł. On jest, zobaczcie, taki delikatnie prążkowany, wykonany jest w 100% z wełny merino i to, co wyróżnia ten sweter w moich oczach, to oczywiście kolor. Przepiękna, głęboka, butelkowa zieleń. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o kolory, myślę, że jest to bardzo dobrze widoczne na tym kanale. Ja nie do końca jestem przekonana do kolorów, ja nie czuję się dobrze w kolorach. Myślę też, mam takie przekonanie w głowie, że bardzo dużo kolorów po prostu do mnie nie pasuje, więc gdzieś tam ich unikam. Natomiast to jest kolor, który przemawia do mnie i w którym dobrze się czuję, a szczególnie w połączeniu właśnie z tym garniturem, bo zobaczcie, ten garnitur jest w odcieniu beżu, ale to nie jest czysty beż, ten beż ma, szczególnie w kamerze, delikatną, zieloną poświatę i dla mnie to jest kolor, który świetnie współgra z różnymi odcieniami zieleni, a szczególnie właśnie zimą czy tam jesienią z kolorem głębokiej, butelkowej zieleni, takiej jaką ma właśnie ten sweter. To, co nie odpowiada mi tak do końca w tym swetrze, to wykończenie tej wełny. Ono jest troszkę szorstkie, może nieprzyjemne, to za dużo powiedziane, ale mam swetry merino, które są dużo bardziej przyjemne w dotyku niż ten zielony. Opowiadałam Wam w filmie o swetrach, który niedawno pojawił się na moim kanale, o różnych wykończeniach wełny merino. I właśnie jeżeli chodzi o to wykończenie, to jest moje najmniej ulubione wykończenie właśnie tej wełny, dużo lepiej sprawdzają mi się i po prostu są przyjemniejsze dla ciała tego typu swetry. Swetry, które są troszeczkę bardziej przyjemne dla ciała, troszeczkę bardziej gładkie. Nie wiem, czy to będzie widoczne na kamerze, że one się troszeczkę tym wykończeniem różnią. Ten ma nawet więcej takich odstających nitek niż ten szary. Ale mimo to zobaczymy, mam nadzieję, że mi się sprawdzi. Jeżeli będzie mnie gryzł, no to po prostu będę próbowała go sprzedać. To jest pierwsza stylówka, którą chciałam Wam pokazać.
Ja najbardziej tego typu stylówki lubię zestawiać z moimi botkami z Ryłko, które również są z Vinted, ale mimo tego, że mamy tutaj obcasy, to jest stylówka, która świetnie sprawdza się na co dzień, na zakupy czy do pracy, bo te botki, mimo tego, że są botkami na obcasie, to ten obcas jest troszeczkę grubszy. One są bardzo wygodne, a dzięki temu, że czubek jest bardzo wydłużony, świetnie współgrają z takimi szerokimi spodniami, jakie mamy w tym garniturze. Druga stylizacja to jest stylówka, w której główną rolę odegra marynarka, o której ostatnio zapomniałam, której przez bardzo długi czas na siebie nie zakładałam. I to jest marynarka wełniana bardzo wysokiej jakości od australijskiej projektantki Victorian Woods. To jest marynarka, którą ja mam z Lumpeksu. Pokazywałam ją kiedyś na tym kanale. Jest przepiękna, jest bardzo przyjemna w dotyku, mimo tego, że jest wełniana. Ma bardzo wysokiej jakości wiskozową podszewkę. I to jest takie zestawienie kolorystyczne i taki też wzór, który mnie się bardzo podoba, zestawiony z białymi jeansami. I mam tutaj swoje białe jeansy. To jest może taka złamana biel, to nie jest czysta biel. Ze Stradivariusa, to są mam jeansy. I to jest też stylówka, w której wykorzystałam top. Top z H&M-u, z dekoltem w halter, zwykły top, który kupiłam na Vinted za, słuchajcie, 10 zł. Więc mamy tutaj górę, która jest w całości zestawiona z ubrań z drugiej ręki. I bardzo podoba mi się zestawienie właśnie tej marynarki, tego topu i tych spodni z czarnymi butami, które są z Zary, one są skórzane, ale to są zwykłe, klasyczne mokasyny, których teraz jest wszędzie pełno. W każdym sklepie możemy tego typu buty kupić. Polecam Wam te z Zary, bo one są bardzo wygodne, naprawdę. I też są jak na skórzane buty według mnie w przystępnej cenie, a poza tym to jest też taki model, który jest praktycznie w każdej kolekcji z Zary cały czas powtarzany i bardzo dużo tych butów w bardzo dobrym stanie albo nowych możemy też znaleźć na Vinted. Ale dlaczego pokazuję Wam ten top? Bo on jest bardzo zwykły, niczym się tutaj tak naprawdę nie wyróżnia. Zwykły biały top z dekoltem w halter, natomiast mnie się bardzo podoba ta czarna lamówka. Myślę, że bardzo ładnie urozmaica ten top, całą stylizację i też dzięki temu, że mamy tutaj te czarne elementy, wydaje mi się, że ten cały outfit, który jest biały, dużo lepiej pasuje z czarnymi butami, niż gdyby tej czarnej lamówki tutaj nie było. Nie wiem, czy to jest tylko w mojej głowie, czy Wy też to będziecie widzieć, natomiast dla mnie to jest bardzo fajny trik właśnie na to, aby gdzieś się te nasze buty łączyły się z jasnymi outfitami, kiedy te buty po prostu są ciemne. A nie chcemy kupować jasnych butów. Ja na przykład taką osobą jestem, że mnie się biała skóra, jasna skóra zupełnie nie sprawdza w szafie, bo po prostu bardzo szybko ją brudzę i takie buty są do wyrzucenia. Ale to jest też outfit, który świetnie sprawdzi się z białymi sneakersami, z białymi adidasami, z białymi trampkami, z każdymi tak naprawdę butami, które są po prostu troszeczkę jaśniejsze. Ale to też jest taka stylówka, którą bym spokojnie zestawiła sobie właśnie z tym t-shirtem. On ma bardzo ładny dekolt, mimo tego, że to jest zwykły, klasyczny, pudełkowy t-shirt z H&M-u, to ma przepiękny dekolt pod szyję, bardzo ładnie wykonany i też dzięki temu świetnie wygląda, zestawiony, włożony pod tę marynarkę. Natomiast tutaj to już jest taka stylówka, która nie wiem, czy dobrze sprawdzi się z czarnymi butami. Ja nie mam z tym problemu i ja takie buty, które są delikatniejsze, które tak bardzo nie rzucają się w oczy, a w moim przekonaniu te mokasyny z Zary takie są, one świetnie wyglądają właśnie z takimi białymi total lookami. Natomiast wiem, że dla niektórych z Was to może być problem, więc wtedy na pewno dużo lepiej sprawdziłyby się po prostu jasne buty. W kolejnej stylizacji zamieniłam spodnie białe ze Stradivariusa na granatowe mam jeansy z Top Shopu. Te spodnie kupiłam na Vinted już dobrych kilka lat temu i one nadal, mimo tego, że ja bardzo często je na siebie zakładam, są w bardzo dobrym stanie.
To są bardzo klasyczne, mam dżinsy, proste spodnie w bardzo też klasycznym odcieniu granatu, niepoprzecierane, bez żadnych dziur, z podwyższonym stanem. Bardzo, bardzo klasyczne. Ja te spodnie uwielbiam zestawiać z takim zwykłym, pudełkowym, troszeczkę oversize'owym t-shirtem w białym kolorze. Ten t-shirt jest z HM-u, z troszeczkę obniżonymi rękawami pod szyję. To jest dla mnie takie połączenie bardzo klasyczne, bo bardzo ponadczasowe, świetna baza, którą możemy w różny sposób urozmaicać. I to jest też takie połączenie, które ja uwielbiam zestawiać właśnie z tą marynarką i z mokasynami, które pokazywałam Wam przed chwilą. Tak jak wspominałam na początku, mnie minimalizm w stylizacjach kojarzy się przede wszystkim z total lookami, czyli takimi stylizacjami, które są utrzymane w jednej estetyce, w jednym stylu i w jednym kolorze przede wszystkim, albo w różnych odcieniach jednego koloru. I jeżeli chodzi właśnie o total looki, to chciałam Wam pokazać taki szary total look. Muszę Wam w ogóle powiedzieć, że jeżeli chodzi o tę nadchodzącą jesień, to szary jest moim ulubionym kolorem. Szukam takich ubrań w sieciówkach albo w innych sklepach, ale też w lumpeksach, na Vinted. Bardzo podobają mi się różne odcienie szarości, takie jasne jak tutaj w tych spodniach, ale troszeczkę ciemniejsze, grafity, antracyty. Uwielbiam szarość. I jeżeli chodzi właśnie o ten szary kolor, szukałam szarych, klasycznych spodni, ale też wygodnych, żeby były troszeczkę szersze, żeby może miały w pasie gumkę, żeby były wygodne, ale też dobrze wyglądały. Zamówiłam kilka par. Myślę, że one będą się w przyszłości na tym kanale przewijać, natomiast żadne z tych spodni mi tak w 100% nie odpowiadały. Były też spodnie w mango, które mi się bardzo podobały, ale one rozeszły się jak świeże bułeczki, bardzo szybko się sprzedały i ja ich nawet nie miałam okazji wypróbować. Może wrócą, natomiast chciałam Wam pokazać zupełnie coś innego. Chciałam Wam pokazać spodnie szare, takie jak chciałam, jakie miałam sobie zamiar kupić nowe w sieciówce, ale z lumpeksu. I są to spodnie, które są wide legami, są to spodnie, które teraz są bardzo mocno w trendach, są bardzo modne, czyli spodnie z bardzo szeroką nogawką, z zakładkami tutaj przy pasie, zobaczcie. I to są spodnie, które są z HM-u, kosztowały niecałe 30 zł, bo one są dość ciężkie. I są, słuchajcie, z lumpeksu. Naprawdę mam ostatnio ogromne szczęście w tych lumpeksach. I to są spodnie, które są z linii premium z HM-u, bo mają tutaj tę złotą metkę, w składzie mają wełnę. I to jest też dla mnie idealny dodatek wełny, bo to jest tam kilkanaście procent. Mnie się zupełnie nie sprawdzają spodnie, które są w 100% wełniane. Nie wiem, czy ja mam pecha i na takie niekoniecznie sprawdzające się modele trafiałam, bo te spodnie w 100% wełniane, które ja miałam w swojej szafie, gryzły, były nieprzyjemne w dotyku, były niewygodne, bo zupełnie się nie uciągały. I przez to ja niechętnie zakładałam je na siebie, a na dodatek też były bardzo nieprzyjemne w praniu. Ja nie do końca wiedziałam, jak zabrać się za branie tych spodni, żeby nic się z nimi nie stało, więc dużo lepiej sprawdzają mi się na zimę albo na jesień spodnie, które mają po prostu domieszkę wełny. Te wełny tutaj czuć, te wełny tutaj widać, natomiast one w dotyku są dużo przyjemniejsze niż te spodnie wełniane, które ja w przeszłości miałam w swoich rękach, które dotykałam. I te spodnie chciałam Wam pokazać w zestawieniu z topem. Z topem, t-shirtem, koszulą na krótki rękaw, która jest z Uniqlo, która jest w rozmiarze L, ale zobaczcie, że jest bardzo podobnym odcieniu szarości do tych spodni. I to jest koszula, która jest z Uniqlo, jest troszeczkę luźniejsza, jest troszeczkę większa, ale mnie to zupełnie nie przeszkadza. Bardzo dobrze się w niej czuję. Ona jest lejąca, ona przepięknie układa się na sylwetce. Tutaj większość składu to modal i myślę, że ten modal powoduje, że ona tak przyjemnie układa się na sylwetce, tak jest taka lejąca
i bardzo, bardzo przyjemna dla skóry, bardzo przyjemna w dotyku. Kiedy dotyka się tę koszulę, ma się ochotę założyć ją na siebie i to jest taki zestaw, który bardzo, bardzo mi się podoba. Ja myślę, że on będzie świetnie sprawdzał się też latem, po prostu samodzielnie, na przykład z bardzo delikatnymi sandałkami albo ze sneakersami, z białymi butami, ale teraz też myślę, że znajdziemy różne okazje, podczas których on się świetnie sprawdzi, w zestawieniu na przykład z botkami na obcasie i z elastyczną cholewką wygląda cudownie i wygląda już troszeczkę bardziej elegancko, ale też myślę, że z mokasynami, które pokazywałam Wam przed chwilą, przepięknie się sprawdzi, a kiedy jest nam chłodniej, kiedy potrzebujemy czegoś cieplejszego, to zawsze możemy na taki zestaw zarzucić na przykład ten sweter, który również jest z lumpeksu, kosztował kilkanaście złotych, jest z Massimo Dutti, jest wykonany w 100% z wełny merino i też jest w szarym kolorze. Uwielbiam ten sweter, uwielbiam te rozcięcia, uwielbiam dekolt w tym sweterku i on zarzucony właśnie na ten zestaw wygląda w moim odczuciu przepięknie. I to już by było wszystko, o czym chciałam Wam opowiedzieć w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że to wideo Wam się podobało. Jak zawsze mam nadzieję też, że czymś tutaj się zainspirujecie. Tak jak wspominałam na początku, mnie się wydaje, że z tych ubrań tutaj mogłybyśmy stworzyć spokojnie więcej stylówek niż ja pokazałam Wam w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję jeszcze raz, że to wideo Wam się podobało. Dajcie znać, co o tych stylówkach myślicie. Czy również szukacie szarych elementów na tę jesień i zimę? Jestem bardzo ciekawa, jak zwykle. Życzę Wam miłego dnia, również jak zwykle. Do zobaczenia kolejnym razem. Zapraszam Was na kolejne filmy. Buziaki! Pa, pa!